Kontynuujemy naszą podróż. Trafiamy na Mazowsze do gminy Błędów, do ekologicznego sadu Marka Rybickiego. Marku, jak to u Ciebie pięknie, jak romantycznie. Dziękuję. Lubisz tutaj spacerować? Tak, tak. Tutaj mamy aleję czereśniową. Dokładnie. Ekologiczną. Zawsze wiedziałeś, że będziesz sadownikiem? Powiem tak, nie. Objąłem gospodarstwo po rodzicach. Spodobało mi się to, szczególnie ekologia. Także lubię to robić, że tak powiem. Skąd decyzja, żeby prowadzić gospodarstwo ekologiczne? Mi się wydaje, że to też się bierze z mojego podejścia do życia. Ja zawsze tak starałem się żyć, że tak powiem, pro-eko, tak? Nigdy nie lubiłem chemizacji i stąd ta decyzja na ekologię. Początki były ciężkie, ale już teraz jest coraz fajniej. Czy prowadzenie gospodarstwa ekologicznego wiąże się z dodatkowymi czynnościami, zabiegami, z dodatkową pracą? No tak, chociażby jeśli chodzi o usuwanie chwastów. No w ogóle to się zmieniło, cała produkcja się zmienia. Do tego też trzeba oczywiście zmienić podejście. Jak produkowaliśmy, opierając się na chemii, no to były takie proste schematy. Tak, teraz musimy już to bardziej tak naturalnie i zaufać przyrodzie, pożytecznym robaczkom, tak, w ten sposób. Niezbędne jest chronienie zasobów ziemi, wód, roślin i zwierząt, a także naturalnego obiegu materii w przyrodzie, co pozwala na utrzymanie wszystkich elementów w równowadze. Można powiedzieć, że do sadów wchodzą innowacyjne, nowoczesne rozwiązania pro natura. Można, nawet trzeba powiedzieć, tak. To gospodarstwo Marka jest jednym z przykładów, gdzie testujemy nowe technologie, ale to są nowe technologie, które są przyjazne zarówno dla sadownika, dla środowiska, jak i dla konsumenta. Jakie są te nowe technologie, które można wprowadzać w sadach? To, co w tym gospodarstwie już od kilku lat testujemy, to chociażby rozwiązania feromonowe. Ja może tak w skrócie powiem trzema hasłami. Pożyteczne bakterie, feromony i drony. Pożyteczne bakterie to są chociażby takie małe torebeczki, w których są bakterie, które wiążą azot z powietrza. W ten sposób możemy zatrzymać coś, co jest w powietrzu dla roślin. Nie musimy stosować nawozów mineralnych. Jest to ważne dla środowiska, ważne też dla kieszeni sadownika. Drugi przykład to feromony. Wszyscy słyszeli o feromonach, że to są takie substancje, które oddziałują na samce, samice różnych gatunków. W tym przypadku są to feromony, które działają tylko na pewne gatunki szkodników, dzięki czemu mamy później lepsze, zdrowsze owoce. I takie niepozorne paseczki, jak to, rozwieszone w sadzie, pozwalają nam znacznie ograniczyć straty tych owoców i gwarantować wysoką jakość owoców, które my wszyscy jako konsumenci później jemy. Działacie na ziemi, ale także z góry. Tak, staramy się być blisko ziemi, ale takie spojrzenie z góry nam pomaga i nowe technologie nam tutaj pomagają. Współpracujemy między innymi z Instytutem Lotnictwa, który wydawać by się mogło jest bardzo odległy od rolnictwa, ale to są dziedziny życia, które się zaczynają nam nakładać. Nowe technologie, chociażby te techniki lotnicze czy różne tak zwane metody teledetekcji, pozwalają rolnikom dokładnie, precyzyjnie oceniać, na ile trzeba dokarmiać chociażby rośliny. Czyli można działać pro natura, ale wykorzystując nowoczesne technologie, nowoczesne rozwiązania. Bezwzględnie tak, to jest europejski kierunek, strategia Europejskiego Zielonego Ładu wręcz nakłada na nas tego typu działania, a my to w praktyce tutaj realizujemy. Łączymy nowe technologie z pewnymi podstawowymi zasadami, które znamy z rolnictwa od lat, dekad. Praktyki rolnicze w obliczu Europejskiego Zielonego Ładu powinny iść w kierunku bioróżnorodności. Tu do wyzwań należy przede wszystkim kwestia zapylaczy. W niektórych rejonach Polski brakuje owadów zapylających. Na przykład na Mazowszu mamy niewystarczające napszczelenie, czyli za mało jest pszczoły miodnej w relacji do powierzchni sadów. W innych zmiany klimatyczne i wahania temperatur powodują, że trzeba je uzupełniać innymi gatunkami owadów, na przykład murarkami ogrodowymi czy trzmielami. Warto stwarzać owadom odpowiednie warunki bytowe, na przykład poprzez zakładanie pasów kwietnych, aby chciały przebywać i pracować w sadach. W tym wszystkim trzeba dążyć do zachowania zrównoważonej bioróżnorodności gatunkowej. Stawiamy teraz na rolnictwo regeneracyjne. To jest bardzo, bardzo ciekawy i chodliwy temat. Wszyscy nasi odbiorcy bardzo interesują się nowymi aspektami tego
już dobrze znanego zagadnienia. Bierzemy udział w takim projekcie, w którym robimy analizy gleby specjalistyczne oraz takie podstawowe. Specjalistyczne analizy na przykład na zawartość mikroorganizmów w glebie, co pokazuje nam, czy w danym rejonie gleba jest żyzna, czy jednak mniej i w jaki sposób można tę glebę ulepszyć, żeby dawała lepszy plon i żeby była dobrą podstawą do produkcji roślinnej. Tak samo badamy związki różnych regulatorów gleby, aktywatorów gleby, życia mikrobiologicznego, w jaki sposób wpływa to na plon ogólny i na ogólne zachowanie rośliny. Będziemy również robić analizy na zawartość materii organicznej w glebie, co też nam pozwoli tak dostosować nawożenie, żeby plon był lepszy i żeby roślina była zdrowsza. Podstawą zrównoważonego ogrodnictwa jest gospodarowanie zasobami naturalnymi w taki sposób, by zapewnić możliwość korzystania z nich nie tylko obecnym, ale i przyszłym pokoleniom.